Dzień dobry. Proszę Państwa, dzisiaj chciałem pokazać biżuterię indyjską. To jest taka standardowa ozdoba ślubna, tradycyjna w Indiach, czyli bransoleta połączona z pierścionkami na wszystkie palce. Nazywa się to panja, nie wiem, na pewno wymawiam to źle. W każdym bądź razie można się spotkać z tego rodzaju wynalazkami na rynku. To z reguły jest wykonane ze złota wysokiej próby, albo inaczej jest opisane. Jest na tym deklaracja, która wskazuje, że powinno to być złoto wysokiej próby i na to trzeba bardzo uważać. Pierwsza sprawa, to co prezentuję w tym momencie miało być wykonane z osiemnastki, jest wykonane ze złota próby 733. No, co wskazuje, że urząd probierczy tutaj raczej by się nie zgodził, no nie raczej, na pewno by się nie zgodził na to, żeby ocechować to znakiem probierczym dla drugiej próby. Niestety okazuje się, że na rynku indyjskim takie kłamliwe oznaczanie wyrobów ze złota jest dosyć typowe i chciałem przestrzec wszystkich, którzy chcą kupować tam złoto albo złoto pochodzące stamtąd. Ostatnio miałem przypadek taki, że były pewne, to już był złom, to już było pozbawione kamieni, ale to były pewne wyroby, tam taki komplet wyrobów też dość okazały, dość duży, wykonany z wielu drobnych lutowanych elementów i te elementy były oznaczone dwoma tabliczkami z deklaracją. Na jednej było 21 karatów, na drugiej 23. To już jest dziwne, bo wyrób nie może być wykonany ze złota 21 i 23 karaty. Zawsze podaje się zawartość złota w stopie o najniższej zawartości złota. No i problem był jeszcze taki, że spodnia część tego wyrobu nie była wyczyszczona z glinki, na której te wszystkie elementy były lutowane. Po stopieniu okazało się, w ogóle badanie spektrometryczne tego stopu wskazywały na to, że właściwie w każdym miejscu wychodzi inny wynik, więc musiałem to stopić. Po stopieniu okazało się, że prawie 3 gramy masy zostało stracone. Po prostu ponad 3 gramy masy to była ta glinka. No a zlewek okazało się, że ma próbę w okolicach 707. No więc w ogóle to było kompletne oszustwo. I ktoś, kto za to zapłacił jak za 875 lub wyżej, no to po prostu stracił pieniądze. Dlatego na tego rodzaju biżuterię trzeba uważać. Generalnie trzeba uważać na wszystkie okazy biżuteryjne, które mają być nam sprzedawane i które nie są cechowane. Ponieważ z reguły się zdarza, że jeżeli nie ma cechy probierczej, to znaczy, że jej nie ma z jakiegoś powodu i tym powodem jest to, że urząd probierczy nie zgodziłby się ocechować tego tak, jak chce sprzedający.